Ustalamy okoliczności zdarzenia, do jakiego doszło dzisiaj przed godziną 13 w Łukowie na ulicy Koziej. Z naszych wstępnych ustaleń wynika, że 42-latek z gminy Wola Mysłowska zaatakował nożem kobietę i mężczyznę znajdujących się w kancelarii komorniczej. Ranna kobieta i ranny mężczyzna zostali przewiezieni do szpitala. Interweniujący policjanci wobec 42-latka użyli broni służbowej. Obecnie na miejscu zdarzenia prokurator razem z policjantami wykonują szereg czynności, przesłuchujemy świadków, zabezpieczamy ślady. Będzie prowadzone w tej sprawie postępowanie, które ma ustalić okoliczności zaistniałego zdarzenia. Wobec 42-latka policjanci użyli broni służbowej. Został postrzelony. Subskrybuj kanał Uśmiechaj się każdego dnia.